Nazywam się Marian Kowalski, mieszkam we wsi Marcinowo, 3 km od Trzebnicy i zespół nasz prowadzę od 1978 roku. Do dzisiejszego dnia już 7 grał góry, ale moja rodzina zadecydowała, żeby kultywować dalej muzykę ludową i gramy do dzisiejszego dnia. Mamy 56 utworów, które śpiewamy bez kart. Mamy inscenizacje ludowe, humoreski ludowe, pokazy instrumentów starych, także repertuar jest bogaty. Jak, repertuar bogaty, a jaki repertuar? Co lubicie najbardziej? Najbardziej lubimy skoczne piosenki żywe, żebyśmy mogli wykazać swoją całą energię. Oczywiście głównie są to utwory wujka, który sam je tworzył, pisał. Czasami do jakichś muzyk swoje teksty, czasami sam tworzył muzykę, także głównie to są utwory wujka. To proszę się jeszcze przedstawić i powiedzieć, że ma Pani rodzinę. Tak, oczywiście, zespół jest głównie rodzinny, także ja nazywam się Ania Gawłowska, to jest moja rodzona ciocia, siostra mojej mamy, to moje dzieci, także tutaj wszyscy jesteśmy bardzo rodzinnie nastawieni. Ja się nazywam Patryk Gawłowski, mam 11 lat, śpiewam w zespole od około 6 lat. A najmłodsza? Też będziesz śpiewać w zespole? Majeczko, teraz ty musisz powiedzieć. No, przedstaw się ładnie. Powiedz, jak się nazywasz. No pięknie. Żoną naszego przywódcy i właściwie nasze małżeństwo, jakby to określić, od początku powstało właśnie z tej miłości do muzyki, bo ja byłam nauczycielką muzyki, uczyłam w szkołach trzebnickich, uczestniczyłam w zajęciach muzycznych w Domu Kultury, tam się poznaliśmy, no potem stworzyliśmy rodzinę. Mamy synów, którzy też występują w zespole. Jeden z synów wygrał konkurs Must Be The Music, 4. edycję, ale nie przeszkadza mi to również występować w zespole ludowym. Bardzo dużo występów mieliśmy, nie tylko w Polsce, ale i za granicami. A teraz, no po prostu nie potrafimy się rozstać. Mimo, że lat nam trochę przybywa, ale są nowe nabytki. Ale zaraz, rozstać się z zespołem. No. Zespołem. No. Zespołem. Proszę pilnować porządku, tak, świata. Tak, kochani, jeszcze tylko drugie piosenki, nie możemy przedłużać, bo ona jest poksiana.